Cześć, witam na kanale Co mi się nawinie. Dzisiaj odcinek szczególny, w którym powiem Wam, jak w sposób profesjonalny degustować wino. Cześć, witam Was na kanale Co mi się nawinie. Dzisiaj odcinek taki dosyć specyficzny, szczególny. Właściwie można by się było zastanowić, czy on nie powinien być odcinkiem numer jeden na tym kanale. No ale nie jest. No ale już się trochę znamy i myślę, że może tak jest nawet lepiej. Słuchajcie, dzisiaj odcinek bez konkretnego wina. Aczkolwiek jak widzicie, ja wino konkretne w kieliszku mam, ale nawet nie będę mówił jakie, bo nie ma to większego znaczenia. Mianowicie chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o tym, jak w ogóle należy degustować wino. I w zapowiedziach mówiłem o tym, jak degustować wino w sposób profesjonalny, ale nie bójcie się tego stwierdzenia, bo ja raczej, jak pewnie już zauważyliście, mam taką tendencję, żeby przybliżać ten świat wina w takim raczej luźnym odcieniu. I tak też będzie dzisiaj. Oczywiście trochę elementów takiej profesjonalnej degustacji tutaj Wam spróbuję przemycić, ale tylko i wyłącznie po to, żebyście Wy z takich degustacji win czerpali jeszcze więcej przyjemności. Słuchajcie, no ja degustuję wino od ponad 10 lat, więc jest to dla mnie temat, no taki bliski temat, w którym się czuję bardzo dobrze. I mówię o tym nawet nie tyle po to, żeby się jakoś tam specjalnie przechwalać, ale chodzi mi o to, że ja po tych kilku tam, no nie kilku, ale ponad 10 latach doświadczenia potrafię już chyba wyłuskać z tego świata degustacji to, co jest naprawdę istotne, a to, co być może nie jest takie moim zdaniem ważne, a często jest tak, że na te elementy również zwraca się uwagę. No i teraz umówmy się, ja zdaję sobie sprawę, że dla Was degustacja win to jest zazwyczaj po prostu element no przyjemności. I tak zresztą powinno być, pamiętajcie o tym. Natomiast parę takich elementów może Wam spróbuję przybliżyć, które może tą degustację sprawią jeszcze większą przyjemnością, większą zabawą, bo to o to w tym wszystkim głównie chodzi. Wybrałem dzisiaj akurat wino różowe. Nie ukrywam, że jest to po prostu efekt tego, że przed chwilą nagrywaliśmy odcinek o winie różowym, ale wino różowe jak najbardziej do takiej degustacji się nada. No i teraz słuchajcie, przejdźmy sobie do meritum. Degustacja wina. Degustacja wina, jeszcze raz powiem, to musi być przede wszystkim źródło przyjemności, inaczej to nie ma sensu. Pamiętajcie, że świat win jest niestety troszkę taki skostniały i często degustacje wina są dosyć sztywne, a nie powinny takie być. I jeżeli się taki znajdziecie, no to mogę tylko przeprosić za, że tak powiem, za branżę, natomiast uważam, że one powinny być prowadzone w taki sposób, które nawet laikom trochę ten świat otwierają, ale też no, zachęcają do tego, żeby trochę się w ten świat zagłębić. Degustacja win generalnie rzecz biorąc składa się z trzech elementów. Oceniamy wygląd, aromat i smak wina. Ważną rzeczą jest to, żebyście mieli dosyć dobry kieliszek do degustacji. Tutaj głównie chodzi o kieliszek, który pomoże Wam trochę wyłuskać aromaty. Ja mam kieliszek no, wybitnie dobry, już wręcz nieprzyzwoicie dobry. Taki bardzo długi kształt tulipanowy. Dzięki temu wszystkie aromaty, które z takiego wina się odrywają, ładnie są w tej części kieliszka zbierane i łatwiej je zinterpretować. Natomiast zacznijmy od wyglądu. I teraz tak, słuchajcie, dużo mówi się o barwie wina, że oczekujemy barwę, że barwa jest jasnosłonkowa, złocista, czerwona, rubinowa i tak dalej, i tak dalej. I teraz powiem Wam tak. Oczywiście jest to ważny element oceny wina. Natomiast nie do końca jest to element, który świadczy o jakości czy takim charakterze wina. To jest raczej taki moment degustacji, który po prostu ma cieszyć oczy, no bo moim zdaniem, być może Waszą też, barwy wina są po prostu no, piękne, są po prostu czymś, co cieszy oko. Natomiast, wiecie, same kolory wina, same barwy, jakie to wino przybiera, one się biorą z wielu aspektów. To są takie aspekty jak kraj pochodzenia, region,
klimat, odmiana winorośli, ale także to, jaki pomysł miał dany producent na konkretne wino. Więc nie jest wcale taką rzeczą oczywistą, że wino im bardziej nasycone kolory, im bardziej takie pełne, ciemne, głębokie, tym lepiej będzie smakować. Wcale tak nie musi być. Natomiast to, co w winie warto zawsze ocenić, to jego wygląd pod kątem takiej ogólnej kondycji. Oceniamy klarowność, oceniamy to, czy wino jest świeże, czy jest połyskliwe, czy widzicie na tym winie refleksy światła. Jeżeli wino jest nieklarowne, jeżeli jest takie matowe, no to tutaj może to wskazywać na pewne problemy. Może to wino po prostu miało jakieś epizody nieodpowiedniego przechowywania i na przykład skwaśniało, albo coś z tym winem jest z innego powodu nie tak. Więc takim elementem pierwszym, jeżeli chodzi o wygląd wina, zawsze jest jego klarowność. Tutaj sobie możecie zobaczyć chyba dosyć jasno, że wino jest klarowne, jest ładne po prostu, ładnie się mieni, przynajmniej tak wygląda z mojej perspektywy. Nie wiem jak u Was, ale myślę, że podobnie. I tak bym to opisał. Ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o kwestie win i ich barwy, pamiętajcie o tym, to jest powiązane również z wiekiem wina. Pamiętajcie o tym, że wina białe z wiekiem ciemnieją, czyli z takich jasnych stają się, wpadają w barwę takiego ciemnego złota, bursztynu. Natomiast wina białe, przepraszam, wina czerwone jaśnieją, czyli wpadają w takie odcienie bardziej cegliste, ceglane, takiej charakterystycznej pomarańczy. I w ogóle, jeżeli chcecie się tak bardzo wkręcić w degustację win, zadbajcie o to, żeby mieć proste białe tło, dlatego że fajnie barwy wina ocenia się w ten sposób, że nad takim białym tłem przechylacie nieco kieliszek i wtedy ta barwa jest naprawdę jak na dłoni widoczna. Fajnie barwy się ocenia również na tych tak zwanej obręczy wina, czyli na tych krawędziach tej powierzchni, która się tutaj wytwarza i wtedy można rzeczywiście sobie takie bardzo konkretne już nazwy co do barw wymieniać. Jest jeszcze jeden element, który jest oceniany przez niektórych, a przez niektórych nie. Zaraz Wam powiem, do jakiej ja grupy należę. Nie wiem, na ile będzie tutaj to widać w tym winie, ale jak ja tym winem bardzo zakręcę, tak energicznie i pozwolę, żeby ono się trochę rozlało po ściankach kieliszka, teraz przybliżę to wino do kamery. No nie wiem, na ile będzie to widoczne, ale nie wiem, czy widzicie, że po kieliszku spływają takie zacieki tego wina, czy zacieki od miejsca, do którego to wino dotarło przez to takie energiczne mieszanie. I te zacieki nazywają się łzami. Angielska nazwa to z kolei legs, czyli nogi. I to jest taki element, który wiele osób ocenia i uważa, że jest to ważny element w ocenie wizualnej wina. Otóż jest taka teoria, że im takie bardziej wydatne, gęste, tak ciężko spływające łzy, tym wino jest bardziej ekstraktywne, lepsze, ciekawsze itd., itd. I teraz tak, ja nie, absolutnie to nie jest tak, że ja tę teorię chcę jakoś tutaj storpedować, natomiast powiem Wam szczerze, że ja tego nie robię, ja nie oceniam tych barw, nie tych barw, tylko tych łez, dlatego że wielokrotnie spotkałem się na swojej drodze z winami, które te łzy miały naprawdę wydatne, a wino w środku było, no powiedzmy, takie tam sobie, dlatego że te łzy, ich struktura wynika z konsystencji wina, a konsystencja wina wynika z wielu innych też kwestii cukrów, jakichś tam różnej innych elementów struktury wina i niekoniecznie musi być to w takim systemie zero-jedynkowym powiedziane, że im te łzy są gęstsze, tym wino jest lepsze. Zróbcie z tą informacją, co chcecie. Ja akurat na łzy nigdy specjalnie uwagi nie zwracam. Druga rzecz, aromat. Aromat wina, no jedna z moich, nie, może nawet ulubiona kwestia degustacji win. Jeszcze raz powtarzam, mam bardzo dobry kieliszek do tego, żeby te aromaty wychwycić, ale żeby sobie dopomóc, żeby te aromaty były jeszcze bardziej uwidocznione, należy takim winem bardzo energicznie zamieszać. Oczywiście, no ja mam w tym wprawę, jeżeli macie mniejszą, to możecie, tutaj będę mocno teraz szorował, ale trudno.
Możecie robić to na stole czy na jakimś innym podłożu, żeby ten ruch był pewniejszy. Dlaczego tak się robi w ogóle? Robi się tak po to, żeby związki aromatyczne, które są zawarte w winie, po prostu się od tego wina oderwały i uniosły do góry. I dzięki temu, że one się odrywają, plus dzięki temu, że macie taki dobrze dobrany do degustacji kieliszek, łatwo jest takie aromaty w winie wyłapać. I teraz tak, będąc na każdej degustacji, już nie mówię, że jak macie się zachować w domu, bo w domu się zachowujcie tak, jak lubicie, ale będąc na degustacji wina, pamiętajcie, nie ma żadnego, to nie jest żadne faux pas, że dosłownie wkładacie nos w kieliszek. To jest bardzo normalna sprawa. Ja zawsze, jak jestem na jakiejś takiej dłuższej degustacji wina, a potem po jakiejś, nie wiem, godzinie, dwóch idę na przykład do łazienki i widzę taką bardzo charakterystyczną kreskę tutaj czerwoną zawsze na nosie. To jest właśnie kreska od tego, że ja naprawdę zabieram się za temat konkretnie, wciskam ten nos w kieliszek po to, żeby te aromaty po prostu wyniuchać jak najlepiej i w ogóle się tego nie wstydzę, nikt się tego nie wstydzi i mówię Wam tutaj oczywiście o takich degustacjach branżowych i tak należy to robić, po to, żeby po prostu wyłuskać z tego jak najwięcej. Więc konkretnie, wkładajcie nos w kieliszek i starajcie się wyłuskać z tego wina to, co czujecie. I teraz tak, to jest najważniejsza moim zdaniem kwestia, jeżeli chodzi o degustację wina. Nie bójcie się tego, po pierwsze, że nic nie czujecie, po drugie, nie bójcie się tego, co czujecie. Czy smakujecie, bo to samo tyczy się aspektu smaku. Wszystkie najbardziej szalone pomysły, jakie przychodzą Wam do głowy, jeżeli chodzi o aromaty, mówcie je głośno, mówcie je sobie, bo one naprawdę mogą być trafione. To nie jest tak, że jeżeli ktoś coś czuje w winie, a Wy tego nie czujecie, to coś jest nie tak z Wami. Albo jeżeli Wy coś czujecie w winie, a ktoś tego nie czuje, to Wy musicie się stawiać w takiej pozycji jakby trochę pod, bo ktoś jest ekspertem i czegoś tam nie wyczuwa. Wy zawsze słuchajcie swojego głosu, tak? Pamiętajcie też o tym, że degustacje win są takimi przedsięwzięciami bardzo sugestywnymi, czyli jeżeli jesteście na degustacji wina, ktoś otwiera przed Wami wino, nalewa, jest degustacja, jest pytanie o aromaty, Wy generalnie rzecz biorąc czujecie jeden, dwa aromaty, ale później ta osoba prowadząca degustację powie, a ja tutaj czuję na przykład skórkę pomarańczową. Pamiętajcie o tym, że degustacja win jest elementem, czy jest przedsięwzięciem tak sugestywnym, że jeżeli ktoś w towarzystwie poczuje taką skórkę pomarańczową i Wam to zasugeruje, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wy nagle to po prostu tą skórkę zaczniecie też czuć. Tak to działa, jest to prawdopodobnie psychologia, na której się kompletnie nie znam, ale tak to często wygląda. Więc szukajcie po różnych naprawdę paletach. Oczywiście no ja tutaj nie jestem Wam w stanie przedstawić, jakie te palety aromatyczne można w winach wyczuć, ale możecie spokojnie w internecie sobie takie palety znaleźć, bo no, zapewniam Was, że niektóre elementy aromatyczne, które możecie znaleźć w winie, są naprawdę zaskakujące. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, bardzo, bardzo istotna i tutaj też od razu Was uprzedzę, że zrobię coś, czego ja generalnie na kanale nie robię, bo nie chcę za bardzo hałasować, ale zrobię to w sposób, jaki bym robił na takiej, no powiedzmy, branżowej degustacji wina. Otóż oczywiście biorę łyka. Ja wiem, że to nie wygląda za dobrze, a brzmi jeszcze gorzej, ale tak to się robi. Cały pic polega na tym, że przez to siorbanie wciągacie w jamę ustną powietrze i to powietrze jeszcze bardziej otwiera to wino, które już macie w ustach. Dzięki temu te aromaty, które, czy nie aromaty, tylko smaki, które takie wino może Wam oddać, są jeszcze bardziej wyraźne i jeszcze łatwiej Wam je doprecyzować, zdefiniować, co daje taki, wiecie, pełniejszy obraz tego, jak wino się ogólnie rzecz biorąc prezentuje. Czy Wy będziecie tak robić, czy nie, no to oczywiście zależy tylko od Was. Równie dobrze wino można ocenić po zwykłym po prostu klasycznym łyku i takim delikatnym, wiecie, posmakowaniu. Także no mam nadzieję, że trochę wam rozjaśniłem, jak taka degustacja może wyglądać. Przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby się bawić tym tematem, bo to o to chodzi.
żeby to było źródło przyjemności i takich sensorycznych doznań. Ale zachęcam Was do tego, żeby spróbować kiedyś pójść na taką degustację prowadzoną przez no, profesjonalnego sommeliera czy jakiegoś innego specjalistę, bo to też trochę otwiera oczy i pozwala zwrócić uwagę na elementy, których no, my sami byśmy, czy Wy sami byście może nie zauważyli, bo degustacja win, myślę, że dla takich osób, które dopiero wkraczają w ten temat, fajnie jest, kiedy jest przeprowadzona przez jakiegoś takiego, nazwijmy to szumnie, przewodnika, czyli osoby, która po prostu zwróci Wam uwagę na to, na co Wy możecie zwrócić uwagę, a na co sami może byście nie wpadli, bo nawet nie mielibyście takiego pomysłu, że w pewne rewiry można się zagłębić, żeby konkretnych elementów w winie szukać. Okej, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to był materiał przydatny. Chciałbym jakieś pytanie odcinka Wam zadać i ponieważ tematyka była taka bardzo szeroka, to odpowiedzcie mi na pytanie, jakie wina Wy preferujecie? Czy to są wina białe, czy to są wina czerwone, czy to są wina różowe, czy wina musujące? Po prostu hasłowo wpiszcie białe, czerwone, różowe, musujące. Ja też będę wiedział, w którym kierunku może iść z kolejnymi degustacjami, no bo chodzi o to, żeby ten kanał służył głównie Wam. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kanale Co mi się na winie. Cześć.